Siema, zapraszam do oglądania kolejnego odcinka na moim kanale. Mam nadzieję, że będzie wam się podobać. Tak, wyszedłeś. Buenos dias, senor B. Przeszkadzam? Wyspałeś się? Bo wyrwałem jakimś neurowirusem na ostatniej robocie. Pewnie wtedy, kiedy podpiąłem się pod biomonitor klientki. Głowa mi pęka. Muszę jechać do Reapera, niech to sprawdzi. Pojedziemy razem. Przywiozłem twoją furę. Czekam na dole. Wiadomość. Cześć, V. Regina Jones z tej strony. Jeżeli będziesz szukać roboty w Watson, dzwoń do mnie. Skąd wiedziałaś, jak mnie znaleźć? I jak się nazywam? Jestem dobra w zbieraniu informacji. Można powiedzieć, że je kolekcjonuję. Do zobaczenia. Może za ten też ma pójść z pozornikiem. Albo to mamy defensję wypłacać. Chcę pracować, to Rundka, albo dwie. Sprawiłem sobie bota do sprawy. Właśnie spuścił mi łomot. Ja bym tam zobaczył, jak sobie poradzi z tobą. To jak? Jak leci? Nie będziesz oglądać meczu? Chyba zaraz się zaczyna. Malone versus Hernandez? To nie dla niego. To bokser idealny. Nie ogląda telewizji. Nie gada, tylko bije. Skąd go wytrzasnąłeś, Fred? A wiesz, szmokał się do mnie na ulicy. Miał takie piękne, smutne oczy. To przygarnąłem, nie? No na pewno. Wiem jak to jest. To wojskowy bot. Kupiłem okazyjnie, znajomy mi go trochę podrasował. No i jest. Spróbujmy. Miękko na nogach. Głowa cały czas w ruchu. Kurde. Masz talent, chłopaku, umiesz przywalić. I też to ci może ustawić walki, na tym można zrobić grube baksy. Sam też boksujesz?
A, już nie. Zbyt wiele razy w łeb dostałem. Refleks już nie ten, co kiedyś. Są na to sposoby. Perenzików załatwiłby sprawę. Wolę wydawać kasę na co innego. Kiedyś trzeba zacząć korzystać z życia. Racja, racja. Mówisz coś o walkach. Widzę cię na ringu. Masz dobry instynkt. Masz pazur. Możesz daleko zajść. Zwłaszcza jeśli się nawszczepiasz. Te walki, one nie są legalne, ale za to bardzo dochodowe. Dla ciebie czy dla mnie? Dla nas obu. Ja dostaję niewielki procencik od twojej wygranej. Wiesz, jako twój agent, ty zgarniesz resztę. Brzmi fair. Tak jak mówiłem, dobre instynkty. Walki odbywają się w różnych miejscach w mieście. Wybierasz, gdzie chcesz jechać, ustalasz wysokość zakładu, napierdalasz się, a jak wygrasz, zgarniesz kasę. Jeśli uda ci się pokonać wszystkich, wtedy dostajesz szansę, żeby walczyć w wielkim finale, jasne? Jak słońce. Świetnie. Aha, tyle, że na razie nie ma mowy, żeby wyjechać z Watson, więc zacznij od walki w Kabuki. Wierzę w ciebie, Vi. Pokaż temu miastu, na co się stać. Co tam masz w ofercie? Wszystko, co najlepsze. Ulala, jaki to szlapał. Ile? Nie jesteśmy na nic. Jeden kawik. Na romaneczku. Pokaż mi tę spluwę. Gdzie stać na Amel? Nie tam. Pokaż mi tę spluwę. Aha, no też. Piękne dzięki. Sorry, what? Tam. Pokrywa 330% dziennego zapotrzebowania na witaminy. A teraz czas na wiadomości lokalne. Już niedługo. Świętować Aratama Matsuri. Z tej okazji ulicami Night City przedefilują imponujące wielopiętrowe platformy Dashi. Organizatorzy przewidują liczne atrakcje, m.in. wspaniałe koncerty mistrzów Biła, a także wisienka na torcie festiwal teatralny. O, mordka. Sponsorem tego wydarzenia jest korporacja Arasaka. Z niecierpliwością czekamy na to wydarzenie także dlatego, że w tym udział zapowiedziała sama Tanako Arasaka. Załoga za... Chcesz pogadać o wczoraj? Wszystko jest w robocie.
Jest mi jeden, że... Zabierz mnie do Reapera! Zapłacę! Okej, niech będzie. No to co tak sterczysz? Satysfakcja gwarantowana! Powiem ci coś, chłopie! Nie zakładaj sobie Mr. Stana! Nie miałem takiego zamiaru, ale dzięki. Hej, słuchaj! W ogóle dzięki, że się ze mnie nie śmiejesz, doceniam to. No, powiem ci, nie jest łatwo. Pierdol się! Jak pech to pech. Spokojnie, zaraz przejdą. Spokojnie! Spokojnie, ja tu mam pożar w gaciach, to kurwy lecy! Spokojnie, robię co mogę. To samo powiedziałem mojej dziewczynie, ale jej ta odpowiedź nie zadowoliła. Już ja pierdolę, kurwa! Musisz się tak drzeć. Wiesz, jaki to jest ból? Jakbyś się jebał z elektryczną temperówką! Cierp z godnością. Podobno ból uszlachetnia. Ból uszlachetnia. Bardzo kurwa zabawne! I tak się... Nie za to... Okej, okay, jesteśmy. Zapłacę, jak będzie po wszystkim. Czekaj na telefon. Ale... Ajajajajaj, kurwa! Jum. Oż kurwa. Jakieś kolejne proszę. No tak, tak można to ująć. Dzwonię, żeby powiedzieć, że przelałem już kasę. No i jak? Udało się uratować, no wiesz. No, to tyle o ile. Najważniejsze, że już nie boli. Jak się zagoi, założę sobie lepszy model. Wiesz coś, z górnej półki.
Mhm. Tylko następnym razem sprawdź kartę gwarancyjną. No, tak zrobię. Trzymaj się. Nara, paląc inter. Misja poboczna, a ja pierdzień w frajerze. Ten drift mi... No, option. No nie jadę. Meta. Co jest z twoimi wszczepami? Martwy metal. Są jakby niedokończone. Dokończone czy nie, to bez znaczenia. Biku nie poddaje ciała cyborgizacji. To wbrew wskazaniom Prati Mokrzy. Chwila. Ktoś cię do tego nie zmusił? I jednego z moich braci. Uśpili mnie... Zabrali mi ciało! Kpili ze mnie. Jak można zrobić coś takiego drugiemu człowiekowi? I jeszcze z niego kpić? Jak mogli? Przecież to bez sensu. Kto mógł zrobić coś takiego? I po co? Prosiliśmy ludzi o jałmużnę. Nagle podeszli do nas tamci. Śmiali się. Zapytali, czy przyjmujemy płatność we wszczepach. Przypominali bardziej maszyny niż ludzi. Mówili, że chcą nas ulepszyć jak przedmioty. Maelstrom. A gdzie ten drugi mnich? Nadal z nimi? Tak. Ja byłem pierwszy. Dopiero zaczynali się zastanawiać, co... A gdzie to było? Skąd przybyłeś? Instalować. Skąd zmierzasz? Wyglądasz na kogoś, kto potrafi rozmawiać z takimi jak oni. Błagam, pomóż mojemu bratu. Może jeszcze nie jest za późno. Nie chcę, żeby on też musiał żyć w ten sposób. Ostrzegam, że może dojść do walki. To Maelstrom. Na pewno jest jakieś inne rozwiązanie. Pomóż nam, ale nie za cenę ludzkiego życia. Zobaczę, co da się zrobić. Tak czy inaczej, wchodzę w to. Nie wiem, jak ci dziękować. Szukaj magazynu na północ stąd. Tam go trzymają. To zaraz przy drodze, która biegnie wzdłuż przystani. Że północ. Ja punktu widzę. Czy na razie? Oj. Za co? Przejdź.
darma przyniosła mi spokój. Nie odbierajcie mi tego. Czyli to tutaj trzymają naszego braciszka. Rozmawiaj z nim. Nie róbcie mi tego! Mój zakon jest przeciwny wszczepom! Nie chcę ich! Już po wszystkim. Nie jestem jednym z nich. Więc co tu robisz? Co się stało? Brat mnie przysłał. Powiedz najpierw, czy nic ci nie jest. Jeszcze zdążymy pogadać. Miałem szczęście. Nie mogli się zdecydować, jakie modyfikacje będą zabawniejsze. Banda cyberpsycholi. Jeden z nich chciał mi wyciąć żuchwę. Na samą myśl robi mi się niedobrze. Cieszę się, że nie zdążył. Czemu zawdzięczam twoją interwencję? Akurat przechodziłem obok i usłyszałem chujowe żarty o metalowych mnichach. Nie mogłem tego tak zostawić. A tak poważnie, to przysłał mnie twój brat. Nie chciał, żeby zrobili ci to samo, co jemu. Dziękuję za chęć ratunku, ale moje życie nie było warte śmierci tych ludzi. Jeden dobry uczynek nie usprawiedliwia morderstwa, które tu popełniłeś. To zło w najczystszej postaci. Twój brat wydawał się bardziej sympatyczny. W ogóle to jak trafiliście na Maelstrom? Ludzie raczej się do nich nie zbliżają. Nie jesteśmy stąd. Wędrujemy od miasta do miasta. Nie mieliśmy jeszcze okazji dowiedzieć się, kogo unikać w Night City. Myślałem, że ludzie żyją w klasztorach. Nie zawsze tak było. Ja i mój brat należymy do wspólnoty, która nawiązuje do początków buddyzmu. To ciekawe życie. Poznaliśmy wielu niezwykłych ludzi. O, właśnie... Dalaj Lama to sprawy? Nie kpi. Wiem, że świat jest niebezpieczny. Ale jeśli nie podejmiesz ryzyka, nie dowiesz się, co czeka za bramą twojego domu. Myślę, że to rozumiesz. Dobra, nieważne. Twój brat czeka na rynku niedaleko stąd. Złapię oddech i zaraz do niego pójdę. Teraz to on będzie potrzebował wsparcia. A sakro mi to panu. Nic już nie ma, żeby mówić. Mission complete. Wbijamy się. Pierwszy kontrakt. No to chodzi. Hej, jak tam żyjesz? Mam nadzieję, że tak, bo mam dla ciebie kolejny temat. Tym razem trzeba zdobyć nagranie z inicjacji Maelstromu. Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj do załącznika. Kurwa. Tylko pogarsza swoją sytuację. Wyłaż! Tyle stąd nie wyjdzie! Trafiłem cel! Jest już tak blisko celu!
Nie ma żadnych! Wystrzelałem się! Nie tak miałem się. Użyj siły 5-6.
nie to. A, jak ile, tak? Napiszcie komentarz. Kontrakt zamknięty. Jak tam? Elegancko? Cześć, cześć.